Cześć ciekawscy! Niedawno oficjalnie ogłoszono, że ruszyły prace nad 4. sezonem serialu Stranger Things. Wiemy, my też nie możemy się doczekać. Dlatego w międzyczasie nie pozostaje nam nic innego, jak przedstawić Wam kolejną gwiazdę z tego hitu Netflixa. Dziś bohaterem odcinka jest Caleb McLachlan, czyli aktor znany z roli charyzmatycznego Lucasa Sinclaira. Czym nas zaskoczy? Co myśli o graniu w serialu? I czy przez studia zniknie z ekranów? By poznać odpowiedzi, zostańcie z nami do końca. Musimy stwierdzić jedno. Po dziecięcych aktorach najbardziej widać, jak szybko upływa czas, jak w ekspresowym tempie dorastają dosłownie na naszych oczach. Gdy w 2016 roku wyszedł na ekrany pierwszy sezon Stranger Things, oglądaliśmy losy grupy bystrych dzieciaków z Hawkins, mających w serialowym świecie po 12 lat. Wraz z kolejnymi dwoma sezonami młodociana obsada dorastała, dzięki czemu, szczególnie w ostatnim sezonie, możliwe było m.in. poruszanie wątków odnoszących się do spraw damsko-męskich. Ale musimy Wam zdradzić, że gwiazdy serialu w rzeczywistym świecie są bardziej dojrzałe niż ich fikcyjne postaci, a jeden z aktorów wybiera się już na studia. Co więcej, Caleb, grający Lucasa, jest najstarszym z twórców słynnej czwórki ze Stranger Things. Caleb Reginald McLachlan urodził się 13 października 2001 roku, a więc w tym miesiącu skończy 18 lat. W Polsce byłby już pełnoletni. Ciężko w to uwierzyć, pamiętając chłopca, którym był niespełna 3 lata temu. Caleb urodził się i dorastał w mieście Carmel w Nowym Jorku. Ma troje rodzeństwa, starszego brata, Corey'a Juniora oraz dwie siostry, Caitlin i Crystal. W rodzinnym mieście uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Przez rok uczył się także tańca w Happy Feet Dance School. Później, kiedy Caleb ukończył 5. klasę, cała rodzina osiedliła się w Nowym Jorku, gdzie chłopak kontynuował naukę taneczną w Harlem School of the Arts pod kierunkiem Avery Lyncha, byłego producenta musicalu Król Lew. A jak zaczęła się jego kariera aktorska? Otóż 11-letni Caleb zadebiutował w krótkometrażowym filmie Noah Dream of Origami Fortunes w 2012 roku. Następnie mniej więcej w tym samym czasie pojawił się na scenie Broadwayu w musicalu Król Lew, wcielając się w młodego Simbę. Jako ciekawostkę dodamy fakt, że Caleb i jego kolega z planu Stranger Things, Gaten Materazzo, poznali się właśnie na Broadwayu, ponieważ obaj byli w dziecięcej grupie młodych talentów. Występ Caleba w sztuce Król Lew i zaprezentowane tam umiejętności przyniosły mu znaczne uznanie. Do tego czasu, uwielbiając taniec, nawet nie myślał, aby zostać aktorem. Zmieniło się to jednak wraz z rolą młodego Simby, która rozkochała w nim pasję do aktorstwa. Od tego czasu zaczął dość regularnie pojawiać się w telewizji, odgrywając niewielkie role. Można było zobaczyć go m.in. w policyjnym serialu kryminalnym Prawo i Porządek, Sekcja Specjalna, Unforgettable, Zapisane w Pamięci i Primetime, What Would You Do? Caleba możecie także kojarzyć z serialu Uwikłana, w którym główną rolę zagrała Jennifer Lopez. Chłopak pojawił się tam w kilku odcinkach, ale przełom w jego życiu właśnie miał nastąpić. W tym samym roku wcielił się bowiem w swoją największą dotychczas rolę, czyli Lucasa ze Stranger Things, serialu, który stał się fenomenem na skalę globalną i przyniósł jego dziecięcym gwiazdom wielką sławę. Oraz niezłe zarobki. Nastolatek już jest milionerem, a jego majątek szacuje się na około 3 miliony dolarów. Co więcej, wraz z kolejnymi sezonami produkcji Netflixa garze młodych aktorów rosły. Caleb za pierwszy sezon otrzymywał 20 tysięcy dolarów za każdy odcinek, w drugim sezonie było to 21 tysięcy, a w trzecim aż 250 tysięcy dolarów. Dodając do tego rozmaite inne produkcje, w których młody aktor pojawił się w międzyczasie, jak w serialu The New Edition Story czy w kilku teledyskach, na przykład w piosence See Santa's Coming For Us, i że zaczyna podbijać filmowy świat, nie musi obawiać się o swoją finansową przyszłość. Buduje solidne portfolio i już ma na swoim koncie kilka nagród branżowych. Co możemy Wam powiedzieć jeszcze o Calebie? Chłopak jest leworęczny i ma co najmniej 175 cm wzrostu, ale oczywiście to ciągle się zmienia, bo przecież dorasta. Spekulowano kiedyś, że McLachlan spotyka się z koleżanką z planu Sadie Sink, odgrywającą rolę Max. Jednak młode gwiazdy ujawniły, że w prawdziwym życiu są tylko dobrymi przyjaciółmi. Wraz z wiadomością o nadchodzącym 4. sezonie i całkiem prawdopodobnej 5. odsłonie hitowej produkcji, fanów zaniepokoiła jednak wieść o tym, że młody aktor planuje pójść w tym roku do koledżu. Wychodzi jednak na to, że sympatycy serialu i Caleba nie mają się o co martwić, ponieważ McLachlan przyznał, że nauka nie będzie kolidowała z jego pracą na planie. Nastolatek zapisał się na program kursów online i zamierza uczyć się w wolnym czasie. Co więcej, ten system nie jest mu obcy, bo jak wyznał, uczył się w domu, zanim jeszcze stał się gwiazdą ze Stranger Things. Osobiście każdy, kto zna tego młodzieńca, przyznaje, że jest uroczy i przyjazny. Dzięki temu, że ma zdolności taneczne poparte solidną edukacją, często zabawia swoich fanów, przygotowując dla nich improwizowane występy. Jest aktywny na swoim Instagramie, gdzie ma prawie 10 milionów obserwatorów. Co więcej, Caleb McLachlan latem tego roku wraz ze swoim kolegą z planu, Finnem Wolfhardem, serialowym Mike'iem, odwiedził Polskę i uczestniczył w openerze, gdzie spotkał się z polskimi fanami serialu. Jak aktor czuje się ze świadomością, że
postacią Lucasa będzie kojarzony już do końca życia, nie uważa, aby miało to być coś złego. Poza tym dodaje, że fajnie będzie zobaczyć po latach, jak wyglądał i jak się zmieniał wraz ze swoimi kolegami. I co ciekawcy myślicie o Calebie? Lubicie jego postać z Stranger Things? A może udało wam się zobaczyć go w innej produkcji? Dajcie znać! I nie zapomnijcie o lajkach oraz subach naszego kanału, by nie przegapić naszych kolejnych ciekawych odcinków. Do usłyszenia!